Cześć, witam Ciebie bardzo serdecznie na kolejnym już spotkaniu Inspiracje, Edukacja. Słuchajcie, 68. odcinek, dobijamy pomału do setki. Niedługo, niedługo już do niej dojdziemy. Także bardzo, bardzo się cieszę i bardzo dziękuję Tobie, że jesteś i że oglądasz i że dzięki temu mam motywację, żeby cały czas tutaj działać. Ja nazywam się Marzena Boguś i dbam o harmonijny rozwój konia i jeźdźca. I oczywiście witam wszystkich stałych bywalców i witam również osoby nowe, które dopiero zaczynają oglądać cały ten cykl. Jest już sporo odcinków do nadrobienia, także zachęcam Ciebie, jeżeli nie widziałeś poprzednich, zachęcam Ciebie jak najbardziej, żeby je nadrobić. Dzisiaj porozmawiamy sobie o psychologicznym aspekcie życia, a już za 3 godziny 3,5 widzimy się podczas konferencji Love Equus w czasie pierwszej prelekcji, która rozpoczyna się punktualnie o 10. Także jeżeli jeszcze nie dołączyłeś, to kliknij proszę w link w opisie zdjęcia w tle do góry strony i dołącz do nas koniecznie, bo będzie masa wiedzy, bardzo, bardzo ciekawe prelekcje i wspaniali prelegenci, także nie może Ciebie zabraknąć w czasie tego wydarzenia. I tak jak powiedziałam, odpowiedzieliśmy właściwie na pytanie, dlaczego koń żuje. A dzisiaj chciałabym, żebyśmy powiedzieli sobie o psychologicznym aspekcie tego żucia. Co to daje i dlaczego jest takie ważne. I tutaj znowu, powołując się na książkę Gerda Heuschmana, chciałabym powiedzieć Tobie, że już od dziesięcioleci wiadomo, że żucie rozluźnia potylicę. Jest to połączenie charakterystyczne właśnie dla konia, połączenie stawu skroniowo-żuchwowego, a więc połączenie żuchwy z czaszką, które wpływa bezpośrednio na potylicę właśnie i dysfunkcja tego stawu również może wpływać zarówno na potylicę, jak i na całą resztę ciała. Dlatego jest to bardzo, bardzo ważny element w ciele konia. I ten mechanizm właśnie zarówno dotyczy aspektu biomechanicznego, jak i aspektu psychologicznego. Proces żucia ma efekt uspokajający. Działa rozluźniający na połączenia mięśniowe właśnie języka i mięśni dolnej linii szyi, ale również właśnie na ten staw skroniowo-żuchwowy, na prawidłowy rozwój mięśni właśnie odpowiedzialnych za żucie, za prawidłową pracę tego stawu i przez to również za pracę całej reszty ciała. O tym, w jaki sposób to wygląda, mówię dokładnie w czasie webinaru Podstawy masażu koni. Mówiłam również w czasie webinaru Anatomia konia wierzchowego, także zapraszam Cię na kolejne wydarzenia, żeby dokładnie w sposób zobrazowany zobaczyć, o co tutaj chodzi. I dlatego właśnie, że jest to takie ważne na całą resztę ciała, już w ubiegłym wieku traktowano to jako konieczność. Obecnie zdaje się to być trochę zapominane, a wręcz uniemożliwiane poprzez takie sztywne krępowanie pyska konia, poprzez ciasne zapinanie nachrapników, poprzez skośniki i poprzez inne tego typu rzeczy. I tutaj Gerd Heuschmann pisze, że chciałby zwrócić uwagę, że nawet użyte w dobrej wierze o głowie bezwędzidłowe, które poprzez naciśnięcie na wodze krępuje pysk konia, w przeciągu krótkiego czasu wywołuje daleko idące usztywnienia w potylicy właśnie. Czyli wszystko, co krępuje pysk konia, czy to poprzez nacisk, czy poprzez ciasne zapięcie, będzie miało konsekwencje właśnie w dalszym szkoleniu i w powstawaniu, generowaniu bardzo trudnych do wyprowadzenia napięć. No właśnie, bo nie wszystko, co wygląda na łagodne, rzeczywiście takie jest, tak? Nie wszystko, co wygląda na łagodne, rzeczywiście takie jest, szczególnie jeżeli skupia się na małej powierzchni, jeżeli pracujemy na ogłowie bezwędzidłowym, które ogranicza się do małej powierzchni głowy i ta cała energia wywołana poprzez właśnie nacisk wody skumuluje się tylko i wyłącznie w obrębie pyska konia, czyli w obrębie właściwie miejsca nachrapnika, wtedy nie jest zbyt dobrze. No właśnie i w książce, tutaj jest przytoczona książka Zapiski o jeźdźcu i koniu autorstwa
autorstwa Marginalin zum Pferd. A nie, bo to jest, przepraszam, to jest tytuł. Waldemar Sonik jest autorem, o właśnie, bo to był niemiecki tytuł. A więc Zapiski o koniu i jeźdźcu na polskie. Jest to wyjaśnione w taki sposób, że poprawne żucie stanowi efekt ruchu języka, który towarzyszy przełykaniu. I mówi on tak, i tutaj przeczytam tobie fragment. Poprawne żucie polega na tym, że żuchwa oddala się od górnej szczęki tylko na kilka milimetrów, akurat na tyle, by język miał miejsce na wykonanie tego samego lekkiego ruchu, co przy przełykaniu. Przesadne, kurczowe podnoszenie języka wskazywałoby na brak rozluźnienia, zaś otwieranie pyska oznaczałoby próbę uniknięcia kontaktu. Głowa konia powinna utrzymać stałą, naturalną, zbliżającą się do pionu pozycję. Ruch głowy na stronę piersi należałoby ocenić jako próbę uniknięcia działania wodzy. A więc wszelkie elementy oznaczające przeganaszowanie, a więc chowanie się nosa za pion, należy ocenić jako próbę uniknięcia działania wodzy. Natomiast jeżeli koń utrzymuje głowę w takiej pozycji właśnie poprawnej, rozluźnionej, a do tego jeszcze zaczyna się pienić, oznacza to, że to poprawne rzucie właśnie się odbywa. I no właśnie, jest to jedna rzecz. Drugą rzeczą jest aspekt biomechaniczny rzucia wędzidła. Jak to się przekłada na ciało konia. O tym powiemy sobie jutro, tak? Jaka biomechaniczna przyczyna prowokuje konia do rzucia właśnie i dlaczego tak się dzieje? Krótko już o tym powiedzieliśmy, jutro temat rozwiniemy. Natomiast podejrzewa się związek z kiełznem w pysku konia, ale niekoniecznie, dlatego że ja jeżdżę na ogłowiu doktora Cooka, które właśnie rozkłada nacisk na bardzo dużej powierzchni głowy i mimo, że tego kiełzna w pysku konia nie ma, no to i tak ten proces rzucia występuje, tak? Koń i tak zaczyna się pienić i daje to bardzo, bardzo fajny efekt. I tutaj napisane jest jeszcze, że złe kiełzno może co prawda uniemożliwić prawidłowe rozluźnione rzucie, dopasowane jednak nie jest w stanie zagwarantować pożądanej akcji pyska. A więc tutaj nie ma aż takiej zależności, tak? I o ile właśnie źle dopasowane będzie zaburzać, to, że kiełzno będzie dopasowane dobrze, wcale nie oznacza, że osiągniemy ten pożądany efekt. Ale no właśnie, tak jak tutaj zostało już powiedziane, to rzucie odpowiedzialne jest za rozluźnienie psychiczne. No i jest to ważny, ważny, bardzo ważny aspekt, jeżeli chodzi o psychologię. I tutaj jeszcze taka jedna uwaga, że poprawnie żujący pysk jest zawsze wynikiem rozluźnienia mięśni tułowia i potylicy, ale również w drugą stronę, jeżeli koń żuje, rozluźnia, wpływa to rozluźniająco na jego psychikę i na całe jego ciało. Także tyle słowem na dzisiaj. Dzisiejszy live króciutki, ale za to widzimy się o godzinie 10 i spędzimy ze sobą cały dzień. Także będzie masa wiedzy w innym wydaniu dzisiaj. Dziękuję tobie bardzo za uwagę. Jeżeli jeszcze nie dołączyłeś do konferencji, to zrób to koniecznie, zapisując się na ekosterapii.pl/konferencja. Link ten do kliknięcia, taki klikalny link znajdziesz w opisie zdjęcia w tle. Także zapraszam ciebie bardzo serdecznie. I dziękuję tobie bardzo za uwagę w dniu dzisiejszym. Witam ciebie też po długim weekendzie. Mam nadzieję, że wróciłeś wypoczęty i gotowy na zdobycie całej masy nowej wiedzy. Także dziękuję bardzo, do zobaczenia o 10:00, cześć.